Po co tworzyli grup Romana Kłosowskiego? Czego tam szukali? Ostatnia wola Romana Kłosowskiego nareszcie spełniona. Jego żona Krystyna Kłosowska, z którą był przez 58 lat, w końcu została pochowana razem z mężem. Przez blisko 10 lat spoczywała na cmentarzu górczyńskim w Poznaniu. Odtwórca słynnej roli Maliniaka w czterdziestolatku zmarł w czerwcu 2018 roku, Pięć lat po żonie i pochowany był z dala od ukochanej Krystyny, w kolumbarium na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Syn Kłosowskich planował przenieść mamę do taty już w 2020 roku. Niestety, koronawirus zniweczył te plany, mówił Super Expressowi Tomasz Kłosowski. W końcu udało mu się spełnić plan. Mamę dochowałem do taty w grudniu. Dziękuję, że jesteś. Po więcej info zapraszam na kanał.